Dzisiaj nasze 167 spotkanie i tematem przewodnim jest. Dokładnie teraz należy bardzo uważać, by nie wylać przez przypadek dziecka z kąpielą, by nie przyspieszyć czegoś i być gdzieś zbyt wcześnie, czyli w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Poprzez niecierpliwość, poprzez działania wypełnione niecierpliwością i strachem, możesz dokładnie teraz całkowicie zniszczyć to, co zbudowałaś i zbudowałeś przez ostatnie lata, postawić pod znakiem zapytania Twoje marzenia, plany, cele, Twoją idealną wizję życia. Dokładnie w tym momencie trzeba być bardzo uważnym i iść do przodu wolniej niż zwykle. Czas tego spotkania, gdy zobaczysz dokładnie to, tą ceremonię. Czas, gdy po jakimś czasie może wrócisz do tego numeru 167, będzie dla Ciebie takim właśnie momentem ostrzeżenia. Zwolnij, bo możesz coś zbyt przyspieszyć i przez to narazić na zniszczenie i destrukcję. Wszystko ma odpowiedni czas i moment. I dokładnie teraz, jeżeli będziesz próbować coś przyspieszać na siłę, będzie to miało negatywne konsekwencje. Ale po to są nasze spotkania, aby dać Ci wskazówki, rady i kolejny klucz do szczęścia. Dzisiaj porozmawiamy o takim skupieniu i koncentracji, o takim momencie, w którym jesteśmy teraz, gdy to stare odchodzi, a tego nowego jeszcze nie widać i może chcesz to za wszelką cenę przyspieszyć, aby nareszcie stało się rzeczywistością. I przede wszystkim otrzymasz wskazówki, jak dokładnie teraz, jeszcze raz, na nowo sformułować Twoją idealną wizję życia. Ponieważ dokładnie teraz nadszedł taki moment, aby jeszcze raz wszystko posprzątać i jeszcze raz wszystko posortować, zamiast coś próbować przyspieszyć, jeszcze raz coś przemyśleć i na nowo stworzyć te ramy, te fundamenty, by w przyszłości idealnie skoncentrować się na tym, co ważne. Bo w takich momentach, gdy coś trwa nam zbyt długo, i tutaj mogę Ci powiedzieć z mojego własnego doświadczenia, ponieważ ja jestem typem niecierpka, impatience, ta niezwykła roślina opisana przez doktora Bacha, gdzie osoby są niecierpliwe, chcą coś przyspieszyć, czasami nawet nie mogą się już doczekać, że ktoś nareszcie coś powie i kończą za tą osobę dane zdanie. Albo mówią, no nareszcie powiedz mi o co chodzi, przestań owijać w bawełnę. To jest mój typ, moje osobowości. Dlatego dzisiejsze spotkanie jest również dla mnie niezwykłą wskazówką, a raczej przypominajką. Jednak, aby tutaj jeszcze coś wyjaśnić, te spotkania, nasze spotkania, tutaj najważniejsza jest energia. Energia, którą przekazuję Ci poprzez moje słowa w tym konkretnym momencie. Wskazówki i przesłania od siły wyższej. Nie jesteśmy tutaj na uniwersytecie, gdzie odhaczamy pewne rzeczy, gdzie coś notujemy, skrzętnie zapisujemy i próbujemy gromadzić jakąś wiedzę. Te spotkania to są spotkania energetyczne. To energia jest najważniejsza. I dlaczego o tym mówię? Bo dokładnie w tym tygodniu, jak wszystko w moim życiu zawsze przygotowuje mnie do naszego spotkania, tak i dokładnie w tym tygodniu dwie osoby z naszej społeczności zwróciły mi na coś uwagę. Jedną osobą jest Basia, która mówiła, że na ostatniej ceremonii po raz pierwszy przestała notować i tylko skoncentrowała się na moich słowach, na tonie mojego głosu, na wibracji, na energii i przeżyła to wszystko zupełnie inaczej niż wcześniej. Drugą osobą jest Joasia,
która powiedziała mi: słuchaj, Mario, te spotkania jakoś działają na mnie w tym momencie inaczej niż wcześniej, bo ja już mam wystarczająco dużo motywacji i nie czuję, żeby one mnie motywowały. Te spotkania nie są po to, by motywować. Te spotkania nie są po to, żeby gromadzić wiedzę. Te spotkania są po to, aby przekazać Ci energię. Moje energię, energię wszechświata, energię miejsc, w których się spotykamy. Oczywiście w ostatnim czasie spotykamy się w magicznej oazie, ale to również ma niezwykle ważne znaczenie, bo jesteśmy w momencie fioletowego promienia, przemiany i transformacji. W przyszłości będziemy się spotykać w innych miejscach mocy, ale teraz dokładnie ta energia jest nam najbardziej potrzebna. Czyli może te moje słowa wstępu pomogą Ci zrozumieć, że te nasze spotkania to energia. Ją czujesz tutaj, ją czujesz w sercu. Te spotkania nie są po to, aby coś zapisywać, jak na wykładach. Te spotkania nie są po to, aby się motywować, aby się inspirować. Po to są nasze spotkania w środę, czyli czas ze mną, czas motywacji, inspiracji i komunikacji. Teraz w troszeczkę nowej formie pojawiły się na moich mediach społecznościowych i będą kontynuowane. Nasze spotkania w czwartek. Czwartek. Te uroczyste spotkania w uroczystej formie, nasze ceremonie, to ceremonia. Tutaj wszystko jest ważne. Każde moje słowo, każda wibracja głosu, każdy mój gest. Wszystko to płynie do Ciebie i pomaga Ci odkryć Twoją indywidualność, Twoją niepowtarzalność, ale również uzyskać Ci maksymalne połączenie z energią wyższą. Ja nie jestem mistrzem, który Cię w tym momencie uczy. Ja w tym momencie jestem tylko medium. Przez moje ciało przechodzą energię wszechświata. Przez moje słowa przechodzą przesłania od sił wyższych. Jeżeli z takim nastawieniem będziesz przeżywać te ceremonie i najlepiej zawsze w tym momencie, gdy się spotykamy, czyli punktualnie w czwartek, nie dzień po, nie tydzień po, tylko w czwartek, zawsze w czwartek być na ceremonii, na tej nowej ceremonii i tą nową energię przyjmować do Twojego życia. A gdy powtarzasz sobie jakieś poprzednie spotkania, również warto zrobić to w czwartek. Może o innej godzinie, ale czwartek to jest energia Jowisza, energia najwyższa, energia boska. To wszystko, co budujesz w czwartek, będzie miało dla Ciebie ogromne znaczenie i solidny fundament. Dlatego właśnie w czwartki podpisujemy ważne umowy, zawieramy małżeństwa, czy robimy coś, na czym naprawdę najbardziej zależy. I w czwartek zawsze podejmujemy najmądrzejsze decyzje i w czwartek ten dzień warto wykorzystać właśnie dla siebie na kształtowanie Twojego fundamentu, Twojej idealnej wizji życia. I może pytasz się teraz, bo jeżeli jesteś na każdej ceremonii w czwartek, to pytasz się, dlaczego o tym wszystkim mówię. Bo obserwuję naszą społeczność i widzę, co dzieje się w naszej społeczności i pewne rzeczy uważam, że muszę powiedzieć. A to obserwuję w ostatnim czasie. Ach, nie zdążyłem w czwartek na ceremonię, obejrzę sobie w sobotę. A w czwartek zajmujemy się czymś zupełnie innym, coś, co jest wręcz destrukcyjne. Spotykamy się z jakimiś ludźmi, mielimy jakieś problemy, zastanawiamy się, jak dalej, zamiast wykorzystać tą energię czwartku, na przykład na przyjęcie tych energii wyższych. A te inne rzeczy można zrobić w piątek, sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek czy środę. Środę warto wykorzystać na komunikację, jeżeli chcesz się z kimś spotkać i coś zakomunikować. Bardzo ważne. Bo jeżeli chcesz, aby te ceremonie pomogły Ci odkryć Twoje zdolności wyższe, Twoje talenty, Twoją indywidualność, Twoją niepowtarzalność, by prowadziły Cię dokładnie teraz, w tym momencie,
dalej i dalej do realizacji wszystkiego tego, co dla Ciebie ważne. Szczęścia, spełnienia, radości, miłości, zdrowia, obfitości. To właśnie w czwartek należy wziąć w nich udział, a nie w innym dniu. I należy skoncentrować się na energii, na tym, co mówią i jakie wibracje płyną do Ciebie. I wtedy wykorzystujesz ten potencjał w 100%, a nie tylko tak jednym uchem, a myśli są gdzieś w innym miejscu. To jest taki fenomen naszych czasów, że tak wskoczymy na YouTube, obejrzymy sobie kilka filmików, jeszcze nie do końca, bo może są zbyt długie i później dziwimy się, że nasze życie jest takie pełne chaosu i niespełnienia.